Cześć, tutaj Monlabi. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem odnośnie Dnia Mamy. Do wszystkich 9 kartek, które Wam tutaj pokażę, użyłam jednego wykrojnika. Przy pierwszej kartce mamy tło, to pierwsze jest z papieru z Ekszona, drugie również jest użyty folder do embossingu, potuszowany, to podpatrzyłam, ostatnio mi o tym przypomniała Ela z Magic Place, tutaj mamy napis na piance podbity i wszystko jest takie wypukłe i również użyłam pół perełek pasujących tutaj do tego wszystkiego i użyłam tylko jednego tego wykrojnika, ponieważ jakby ten zestaw składa się z dwóch. Przy tym drugim również zostało mi tutaj jakby z pianki literki w środku, więc zrobiłam ramkę srebrną, a te pozostałe wepchnęłam do środka i zrobiłam taki nowoczesny, trochę galaxy, coś takiego właśnie innego i bardzo mi się właśnie ten styl taki podoba. I tutaj jak wycięłam tą ramkę srebrną, to zostało mi w środku znowuż te literki, więc literki wepchnęłam tutaj, a z pianki wokoło wycięłam sobie na w takiej granatowej, lustrzanej właśnie wypukły jest ten napis, natomiast w środku te literki są płaskie i papiery wszystkie są tutaj, jak i baza z Ekszona. Kolejny jest zrobiony również papiery z Ekszona, w środku mamy wycięte to, jakby tak w głębi jest cały ten napis zrobiony. Natomiast tutaj użyłam tych markerów do robienia kropeczek i użyłam też troszkę glossy na niektórych, żeby je podnieść do góry. Następny jest srebrny napis w sumie w środku, a góra jest zrobiona z pianki i tutaj użyłam też cały czas tego jednego wykrojnika, natomiast drugiego do tego lustrzanego papieru, żeby zrobić właśnie taki jakby w środku napis. Papiery z Ekszona, a ten srebrno-biały jest z Craft Passion. Kolejne również papiery z Ekszona, jako że w tych trzech jakby wycinałam i została mi tutaj ramka, tutaj literki, to poużywałam właśnie ich w ten sposób, że dodałam tylko piankę, a te literki użyłam z innego, dodałam lustrzane tło, lustrzane właśnie pod napisem i takie perełki już gotowe. Tutaj mamy za to shaker i jest on, nie wiem czy to będzie widać, pod spodem jest tłoczony napis, shaker jest na podwójnej piance, żeby wszystko się tutaj ładnie poruszało. Dodałam przeszycia i to jest na bazie też gotowej z Ekszona, która już miała ten rose gold wokoło. Kolejny jest z takiego też tłoczonego papieru. Ten papier jest akurat wytłoczony i tutaj widzicie, że złotą ramkę użyłam tutaj, a białą z powrotem tam, więc też jest to tak fajnie porobione, że to się nie marnuje. Ten papier jest z Tediego, folder do embossingu Nelly's Choice i też się starałam, żeby to tak zrobić troszkę inaczej, każdą tą kartkę w innym stylu, inaczej to poużywać, natomiast cały czas, żeby ten wykrojnik jakby stanowił tutaj główny element całej tej pracy. No i tutaj taka bardzo prosta, bardziej glamour może wersja z przyklejonymi tymi elementami do shakera i też mamy tutaj wykrojony ten napis, później jest on przyklejony na złotym i wiele zostało mi jeszcze tych elementów tutaj, jak możecie zobaczyć w tym woreczku, ja sobie wszystko odkładam i nie chcę tego marnować, trzymam to z wykrojnikiem i na pewno jeszcze nie raz tego użyję, ponieważ wycinając to czy w piance, czy w jakimś papierze, to później zostają te elementy w jakimś tam danym kolorze i możemy je używać w kolejnych projektach, żeby tego nie marnować też i żeby już mieć częściowo pracę zrobioną. Także jeżeli chodzi o ten wykrojnik, to jest on, jeżeli dobrze pamiętam, z Mama Elephant albo z Simon Says Stamps. Teraz dokładnie Wam nie powiem, bo już wyrzuciłam opakowanie, ale jeżeli wpiszecie Cutting Die Mama, to na pewno gdzieś go znajdziecie i możliwe, że któryś ze sklepów w Polsce jeszcze go będzie w stanie Wam sprowadzić. A to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją inspirację na Dzień Mamy. My się widzimy już niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa!